Okej, więc Sminos ma wszelkiego rodzaju problemy będąc królem Krety, bo jego bracia chcą być królem Krety zamiast niego, więc oni wszyscy mordują się nawzajem. Następnie Minos ma fantastyczny pomysł. Posejdon, powinieneś zrobić coś, żebym wygrał. A Posejdon odpowiada, wyślę ci białego byka, to znaczy, że wygrasz, ale musisz go później zabić na moją cześć. A Minos mówi, tak, jasne, bylebym został królem. Trochę jak w polskiej polityce, nie? Więc Posejdon wysyła tego byka, który jest zrobiony z piany morskiej lub czegoś innego. Nieważne. Minos zostaje królem, ale wtedy on naprawdę, naprawdę lubi tego byka. To naprawdę słodki byk. Musicie pamiętać, że Minos nie miał internetu. If you know what I mean. Więc zdecydował, że nie zabije tego byka. Co może się stać? Jestem królem, prawda? Źle. Nigdy nie denerwuj bogów. Chrześcijański już to pokazywał wielokrotnie. Posejdon idzie do Afrodyty i mówi: hej Afrodyta, wiesz co powinnaś zrobić? Powinnaś sprawić, że żona Minosa zakocha się w moim byku. I Afrodyta przerywa boldować się z Aresem i mówi: okej, ale problem w tym, że krowa nie jest w ogóle zainteresowana ludzkimi laskami. Więc Afrodyta ma genialny pomysł i dzwoni do tego kolesia Dedala i mówi, że potrzebuje kogoś, kto zbuduje ogromne drewniane przebranie krowy. A Dedal, który jest fantastycznym geniuszem wynalazcą, mówi: nie ma problemu. I robi kostium dla żony Minosa, a ona go zakłada i wchodzi do byka. A byk bolduje to coś, a ona zachodzi w ciążę i Minos uświadamia sobie, że jest coś nie tak. To twoje, mówię ci. Minos robi mądrą rzecz i wzywa wyrocznie w Delfach. To nigdy nie prowadzi do złych decyzji, a wyrocznie mówi: po prostu zbuduj labirynt wokół niego i w ten sposób go zamkniesz. Więc Minos idzie do tego faceta Dedala i jest dla niego ultra miły. Bo albo nie wie, że Dedal zbudował kombinezon dla jego żony, albo ma to w dupie. Więc tak czy siak zatrudnia go do zbudowania labiryntu, a potem zamiast zapłacić mu pieniędzmi, płaci mu latami więzienia. Zamknięty w wieży ze swoim synem Ikarusem. Minos jest nie do rozwoju, bo zamknął mistrza rzemiosła jego syna w wieży. Jaki jest moral tej opowieści? Pisz. Wbijaj też na Discorda odlewnie opowieści. Można podyskutować tam o mitologii, czy o jakichś pierdołach. Pochwalić się zwierzakiem lub rysunkiem, wysłać mema i pokazać, jak to nie macie gustu muzycznego. A no, informuję na nim o ważnych rzeczach dotyczących kanału, jak na przykład streamy, nowy odcinek, jakaś ankieta, czy coś w tym stylu.